na pięknym programem zapraszamy. Aż do roli z przygotowanym produktem pani, stawcie się, patrzcie do dzieciakowie. Jak wasze wnuki dziś występują. Ale pamiętajcie, bardzo was proszę o brawo, bo mnie zasługują. Dziś okazja rzadka, mamy dzień babci oraz dziadka. Jak wiecie, ja z ich razem czworo, co można sprawić, gdy się zbiorą. Wciąż wtedy mówią o tych latach, gdy jeszcze dzieckiem był nasz tata. A nasza mama bez swych lalek do łóżka nie chciała iść wcale. A teraz ja ten czas wciąż leci, cieszą się dziećmi swoje dzieci. I myśląc, widząc ich gromadkę, że miło być babcią oraz dziadkiem. Chyba razy babcią do przyjaciół.
świecie. Razem kuchni rozwijamy, parze też próbuje specję. Kiedy układa się do łóżka, babcia siada na fotelu. Piękne bajki opowiadane dla tych, którzy chcą mieć. Dzisiaj mamy święto dziadka, okazja niezwykle rzadka. Ja dziadka kocham szczerze, jego słowa zawsze wiemy. Mój dziadek ma swoje zdanie, w Łodzi będę zaufany. To naprawdę trzeba przyznać, dziadek fajny jest mężczyzna. Kiedy dzień dziadka ze świta, żądanych z czatów powinam. On prawie dziadku kochany i my zawsze razem z nami. Babciu, że jestem cały. Dużo zdrowia, stoła, życia i dużo zdrowek na zdobycie. Będą wnuki kulicami z ogromnymi laurkami. Te laurki pełne kwiatków są na babci i dziadków. A dziadkowie wraz z babciami już czekają przed domami. Przez rumyki patrzą tak wystrojeni jak na bal. Najmniej kłopotów, też wiele radości. Nic do naprawiania, stykania i trzepania, tylko miejki potem i to jest do chrupania. Użyjcie w książce i dostawcie, bo przy mnie, bo kocham prinsesę, mamą w kinie i na spadzące. Właśnie dobra się próbuje, myśmy wiemy, co się śpieszy, to dziękuję. Może to zbyt mało i zbyt skromnie, lecz właśnie skromność nam pasuje. Całego szczęścia i ogromnie, to wszystko babcią i tak pomyślcie. Babciu i dziadku, w dniu waszego święta życzenia składają wam wszystkie wnuczęta. Wy wrzaszcze wszystko najlepiej wiecie, smutno by było bez was na świecie. Uczycie kochać, być dobrym, uczciwym, życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym.
Babciu kochana, chcę powiedzieć tobie, jesteś babcią z najwspanialszych snów. Jesteś księżniczką, a ja w świecie twoich, moja babciu, bardzo kocham cię. Kochane twe serduszko, swoje serce tobie dam.
wymyśliłam ją na nowo. Jeśli nie znacie jej, to poznacie. A było tak. W małej chacie, od ludzkich osiedli, z dala mieszkała rodzina Drwala, z czterech osób złożona. Był więc Drwal, jego żona i jak to się w bajkach kleci, było także dwoje dzieci. Dzieci kochani, bawicie się cudnie, ale minęło już południe. Ojciec czeka na obiad w lesie, dziś Małgosia kobiałkę zaniesie. Pójdziemy z Jasiem we dwoje, bo ja troszeczkę się boję. Pozwalam wam iść razem, to zresztą niedaleko. W kobiałce jest chleb, jest mleko, a tu gorące pierogi. Nie zbaczajcie więc z drogi, lećcie prosto, jak dwa szczypły, by pierogi nie wystygły. Już biegniemy, mamo droga, pamiętamy o pierogach. Spójrz, Małka, wśród jakie zwierzę. Ojej, strach mnie bierze, szar to wilk jest pewnie zły, bo okropnie szczerze kły, uciekajmy. Oto widzę jadło, co mi z nieba spadło. Nie, to dzieci, więc mam pecha. Cóż mi z dzieci za pociecha? Patrz, on prosto na nas mierza. Tak się boję tego zwierza. Wszystkie wilki z mego rodu tym się szczycą od stuleci, że nie zjedzą nigdy małych dzieci. Dziękujemy ci, wilku. Lećcie prosto przez polanę, a ja o suchym pysku zostanę. Lecz prosto, tędy, przez te knieje. Wilk na szczęście pierogów nie je, a tato lubi je i czeka, słyszał go z daleka. Przynieśliśmy kobiałkę, lecz pierogi dostępu już całkiem. Co, pierogi? A to ci dopiero. Zmykajcie dzieci z powrotem. Zostawcie kobiałkę, zjem potem. Żegnaj, tato. Do widzenia. Patrz, jaka dziwna szyszka. Na szyszkę trochę zagładka. Spójrz, tam przecież czekoladka. Tu jest nieryski cukierek. Trzeba na tym wyśmieszenie. Na jeszcze nie zaszkodzi. A dokąd ta droga prowadzi? Bo tam dalej na odmianę widzę krówki rozsypane. A tu znów inne słodycze, jak dużo, teraz piękne zliczę. Spójrz, spójrz, domek z piernika, czy to sen nie, domek nie znika. Zaraz kawałek ułamie, trzeba zanieść mamie. Dość długo dzieci Drwala zbierały łakocie, ani myśląc o powrocie. Zwierzęta na próżno ostrzegały dzieci przed niebezpieczeństwem. Kukucha, jestem słowa mądra głowa. Dowiedziałam się od szpaka, że dziś będzie wielka draka. Wilk się zjawił w naszym lesie i nie tylko strach przyniesie. Więc się miejcie na baczności, bo w lesie nie tak niemiły gość. Jednak dzieci domkiem z pierników tak były zajęte, że dało się wziąć na przynętę. To właśnie czarownica zła i gniewna srodze rozsypała słodycze na drodze i w ten sposób zwabiła Jasia i Małgosię. Czarownicę poznacie po głosie. Hola, cóż to za przebłędy? Mają śmiałość chodzić tędy? Kto mi domek z pierników powiada? Jasiu, Jasiu! Dawno miałam na was chrapkę. Wpadliście w moją pułapkę. Droga do mnie wydawała się słodka. A czy wiecie, co teraz was spotka? Myśleliśmy, że pierniki są dla nas. Dobry się wie ananas. Będę trzymać was pod kluczem.
i upasę, i utłuczę. Proszę pani, ja nie wierzę nawet w czerwocznym zwierzę, choćby ładnie nas oszczędzi. Wilk jest u mnie na posługi. Kiedy sidła zastawię, on już wie, co piszczy w trawie. My jesteśmy dziećmi dwara, na to już nas nie pozwala. On się kierował bardzo stali i się kierował mocno bardzo. On ma także ostrą piłę, jeśli pani życie miłe. Dość, więcej ani słowa, klatka dla was jest gotowa. Wilku, hej, wilku mój bury, do mnie wysłuj swe pazury. Ojej, wilk był grzeczny, ładny, teraz wpycha nas do klatki. Ja zabieram klucz od klatki, a wam daję czekoladki. Jedźcie, sprawiam ucztę. Dalej uczcie, należycie się utłuczcie. Bo gdy wam przybędzie ciała, to ja będę ucztowała. Poszła sobie lasem, do pewno wróci przed wieczorem. Słodyczami nas upasie, no i zje po pewnym czasie. Niby ładna, niby młoda, a taka niedobra, szkoda. Już niedługo, już niedługo. Co to? Czy się zamek zatkał? Nie, to już otwarta klatka. Znów jesteśmy wolni, brawo! Uciekajmy teraz, brawo! Co to, klatka pusta? Gdzie więźniowie? Spójrz, Małgosiu, mamy kratkę, podkradnijmy się czym prędzej i zamknijmy w klatce jedzę. Wilku, hej, wilku mój bury, do mnie wysuń swe pazury. Jestem pani czarownica, ale tym się właśnie szczycą wszystkie wilki z mego rodu, że choć kilku z głodu, żaden z nich nie skrzywdzi dzieci. Tak jest już od stuleci. Żegnaj, niech się co chce dzieje, a ja odchodzę w gnieję. No to koniec już zabawy. Chodźcie do mnie bez bawy, powiem wam, jak stoją sprawy. Bajka nasza się nie liczy, tu fabryka jest słodyczy. Więc te dziwy się nie dzieją? Czarownice nie istnieją? O tym wiecie już z przedszkola. To był tylko żart. Na tym bajka jest oparta. Chyba znacie się na żartach. No a wilk? Co tu wśród sosen? Mówił do nas ludzkim głosem. To nie wilk, to pies po prostu. Lecz większego nieco wzrostu. Wilk nam się wracamy. Powiem wam na pożegnanie, żeście dzielni niesłychanie. Za to każdy z was dostanie po pudełku czekolady. Pani dla nas taka dobra. Moja dobroć was zachwyca? Przecież jestem czarownicą. Ale o tym szaliku. Teraz lecicie do domu. Bądźcie thank you.
niebie święto. Koziarek z babcią tutaj są, bardzo się staramy dla nich. Śpiewamy im piosenkę tą, nasze babcie i dziadkowie. Babcia zrobi mi kanapki, dziadek do kina zaprosi. Dzisiaj babcią i dziadką kochamy, zaśpiewamy, bo kochamy ich razem z serduszkiem, z rodziną. Do kochania leży babcie i dziadku obok mamy. Takie wesołe, wesołe święto mamy dziś. Dzisiaj babcią i dziadką kochamy, zaśpiewamy, bo kochamy ich z całym serduszkiem, z całym siłą. Do wstania leży babcie i dziadku obok mamy. Takie wesołe, wesołe święto mamy dziś. Dla babci czacze tańczymy na lodzie, dla babci tańczyć możemy i co dzień. Dla babci czacze na stoplach gra wiatr, a my życzymy i śpiewamy tak. Kochana babciu, cieszy się kuklami i kocha się. Kochana babciu, jest to rok. Śpiewaj z nami, bo się czacza czacza. Dla dziadka czacze tańczymy na lodzie, dla dziadka tańczyć możemy i co dzień. Dla dziadka czacze. Na sobie grać.